Przed nami przykład z naszego portalu i teraz polega on na tym, żeby użyć pewnego narzędzia do odbijania, zaraz zaprezentujemy to narzędzie, do znalezienia odbicia tego sześciokąta względem prostej y równe minus x. Czyli tutaj jak klikniemy odbij, to pojawia nam się prosta, którą możemy przesuwać i którą możemy obracać, tak? I następnie i możemy też szukać obrazu figury względem tej prostej. Czyli tak, prosta y równe minus x, no to jest właśnie taka prosta, tylko jeszcze musimy ją nasunąć, prawda? To jest prosta, która przechodzi przez 0, czyli nasuwamy ją tu, o, ciężko, o, prawda? To jest prosta y równe minus x, no i mamy znaleźć obraz tego sześciokąta, czyli klikamy tu i pojawia się obraz tej figury w symetrii osiowej względem właśnie tej prostej. No i sprawdźmy. Wspaniale. I jak zwykle zachęcam Was do samodzielnego rozwiązywania zadań i przykładów na naszym portalu.